Pierwszy trailer gry Battlefield 5 wśród fanów serii budzi aktualnie sporo mieszanych uczuć. Jakie nowe rozwiązania i mechaniki zobaczymy w tegorocznej odsłonie serii? Battlefield 5 pozwoli PC-towym graczom wybrać wersję językową, a wymagania sprzętowe nie zmienią się względem poprzedniczki. A także nowe modele broni dostępne w Battlefield 1, tylko dla osób, które zdecydują się na preorder najnowszej produkcji Studio DICE. Witam Was bardzo serdecznie, jestem Mestre i zapraszam do kolejnego odcinka z serii Battlefield Express. Dzisiejszy odcinek rozpoczynamy od trailera gry Battlefield 5, który z jeszcze większą skutecznością podzielił społeczność graczy niż znienawidzona usługa premium. Czegoś podobnego byłem świadkiem tylko podczas premiery gry Battlefield 2142, gdzie gracze podzielili się na dwa obozy. Na tych, którzy nie wyobrażają sobie gry w innych realiach niż przeszłość oraz współczesność, a także tych, dla których liczy się po prostu świetna battlefieldowa rozgrywka, a realia pozostały na drugim miejscu. Jednak podział ten był na tyle silny, że Studio DICE już nigdy więcej nie zdecydowało się na osadzenie serii w tak odległej przyszłości. O co jednak chodzi z Battlefield 5? Na minionej prezentacji firmy Electronic Arts oficjalnie potwierdzono, iż tegoroczna odsłona serii przeniesie nas na fronty II wojny światowej. Jednak Studio DICE zaprezentowało nam dosyć dziwną wizję tego konfliktu, a cała prezentacja w komediowej atmosferze z udziałem znanego komika wywołała we mnie, delikatnie mówiąc, mieszane uczucia. Okej, ale o co chodzi z tym trailerem? Tak jak trailer Battlefield 1 stawiał na epickość i grał na naszych emocjach, pokazując tragedię kilku bohaterów biorących w niej udział, tak w przypadku Battlefield 5 otrzymaliśmy film Johna Woo i Michaela Baya w pigułce. Every once in a while, we push hard enough that the light breaks through the clouds and a world beyond the war. Kolorowa cukierkowa rozwałka z udziałem kobiety z protezą ręki, wyglądającej jak Aloy z Horizon Zero Dawn, której sprawności pozazdrościłby niejeden żołnierz sił specjalnych. Gdyby tego było mało, spotkać mogliśmy także dzielnego Kratosa z God of War. Find your way home. Przypomnę tylko, że klasyfikacja wiekowa tej gry to 18+. Skąd więc tyle negatywnych emocji? Wszystko przez fakt, że firma Electronic Arts wzięła sobie za cel w niewiele ponad dwuminutowym materiale pokazanie większości nowości, jakie zaimplementowane zostaną do gry. Ten istny cyrk na kółkach wziął się z chęci pokazania graczom, iż tym razem w nasze ręce zostanie oddany tytuł, który pozwoli na ogromną kustomizację postaci, broni, a także pojazdów, lecz okupione zostało to właśnie klimatycznym wprowadzeniem do tego okresu historycznego. Odnoszę ponadto wrażenie, że seria Battlefield wciąż ma problemy z określeniem własnej tożsamości. Ciekawe jest to, iż tytuł ten wcale może tak nie wyglądać podczas zwykłej rozgrywki. Jednak pierwsze wrażenie jest w przypadku takich produkcji bardzo ważne. To właśnie odpowiedni zwiastun w pierwszej fazie sprzedaje grę. Jakkolwiek irracjonalnie by to nie brzmiało. Amadei, John. Shame. You come to our country to murder us, yet we are the terrorists. Okej, ale co dobrego Battlefield 5 wydaje się wnosić do rozgrywki i czym zaskakuje? Temat ten jest bardzo długi, opowiem Wam o tym nieco więcej w innym materiale. Natomiast dzisiaj wspomnę tylko o tych najciekawszych. Pierwsza sprawa to brak premium. Jak informują twórcy, tym razem najnowsza odsłona serii Battlefield pozbawiona będzie tej usługi, a w jej miejsce stworzono coś zupełnie nowego. Wiemy tylko tyle, że mapy będą darmowe dla wszystkich i udostępnione w pewnych odstępach czasowych w ramach tzw. Tides of War. W ramach tego otrzymamy także nowe pojazdy, broń, kolejne wielkie operacje, o czym opowiem Wam za chwilę, a także kosmetyczne dodatki. Pierwszy z dodatków będzie nosił nazwę Fall of Europe, co przetłumaczyć możemy jako upadek Europy, a my weźmiemy udział w wydarzeniach z początku okresu II wojny światowej. Tutaj pojawia się pytanie przy okazji, czy te pięknie brzmiące zapowiedzi znajdą odzwierciedlenie w rzeczywistości? Nie wiemy, jak często gra będzie aktualizowana i czy firma zarobi wystarczająco na kosmetycznych dodatkach, aby zwróciły się koszty tworzenia nowych map i zawartości i jaki będzie miało to wpływ na aktualizację. Kolejna informacja cieszy mnie naprawdę bardzo mocno. Jak informują twórcy, tryb operacje w Battlefield 5 został sporo podrasowany i rozbudowany. Nosić będzie też nazwę Wielkie Operacje i trwać będzie kilka dni. Oczywiście słowo dni jest tu bardzo symboliczne, ponieważ chodzi tu o dni w grze, a nie w rzeczywistości. Ciekawe jest to, że dokonania naszego zespołu będą miały wpływ na kolejną rundę, a świat gry w zależności od tego będzie się zmieniał. Jedna z ciekawszych wiadomości mówi, iż świeżo po premierze będziemy mogli wziąć udział w wydarzeniach, jakie rozegrały się na terytorium Francji, Holandii, a także w Afryce. I to właśnie te ostatnie mnie szczególnie interesują. Oprócz tego ciekawie zapowiada się tryb sieciowy. Tutaj Studio DICE wprowadza ogromną ilość bardzo ciekawych zmian, które spodobają się graczom szukającym większego wyzwania podczas rozgrywki i większej współpracy między członkami drużyny. Okazuje się, że podnosić rannego kompana na polu walki będzie mógł każdy członek zespołu, lecz to medyk będzie robił to zdecydowanie szybciej. Mało tego, okazuje się, że odradzający się na polu walki gracz będzie dysponował mniejszą ilością amunicji w porównaniu do tego, jak wyglądało to wcześniej, co zwiększyć ma znaczenie klasy wsparcie. Jednocześnie możliwości zdobycia amunicji będzie też więcej. Zdobędziemy ją w specjalnych skrzynkach rozmieszczonych na mapie i co ciekawe, z poległych przeciwników bądź kompanów. W Battlefield 5, jak informują twórcy, nie odnajdziemy klas elitarnych, a także behemotów, co mnie osobiście bardzo cieszy. W zamian za to postawiono tu bardziej na możliwość współpracy zespołowej i pojazdy. Jeśli już o pojazdach mowa. Ogromne możliwości kustomizacji nie ominęły pojazdów, takich jak czołgi czy pojazdów transportowych. Dla przykładu, będziemy mogli zamaskować czołg, umieszczając na nim różnego rodzaju siatki, krzaki czy obkładając go różnymi innymi rzeczami. Mało tego, podobnie jak w Battlefield 4, każda ze stron konfliktu będzie dysponować własnymi pojazdami zgodnie z tym, jak miało to miejsce w rzeczywistości. Tutaj też mała ciekawostka. Pojazdy będą miały opcję holowania dodatkowego wyposażenia, co zresztą mogliśmy zobaczyć na trailerze. Sprawą jest także możliwość budowania umocnień, fortyfikowania dla przykładu punktów przejęcia flag, gdzie dla przykładu możemy rozmieścić ciężki karabin maszynowy. Fortyfikować w pewnym stopniu będziemy mogli także budynki. Kolejna ciekawostka związana jest już z fizyką gry, tak zwanymi ragdollami, czyli tego, jak zachowuje się ciało postaci, która ginie podczas wymiany ognia lub od wybuchu. W przeciwieństwie do poprzednich odsłon, tym razem obliczenia te będą odbywały się na serwerze, a nie na komputerze gracza. Co to dokładnie oznacza? Otóż to, jak upada postać, będzie widoczne dla każdego gracza w identyczny sposób. Będziemy mogli podejść do niej, chwycić za ubranie i przeciągnąć z miejsca na miejsce. Co równie ciekawe, każda broń ma zachowywać się inaczej podczas strzelania, jednak po odpowiednim czasie będziemy mogli nauczyć się ją kontrolować. Losowość recoila ograniczona została tu do minimum. Jak również mogliśmy zauważyć, rzucone w naszą stronę granaty będziemy mogli odrzucać daleko od siebie, a nawet je detonować strzelając do nich. Coś, co warto podkreślić przy okazji, to liczba noszonych przez nas granatów ma zostać znacząco ograniczona względem poprzednich części. Następna wiadomość dotyczy już wymagań sprzętowych gry Battlefield 5. Okazuje się, że gra będzie posiadać te same wymagania co Battlefield 1. Jeśli więc w Battlefield 1 graliście bez problemów, również bez problemów zagracie w Battlefield 5. Swoją drogą bardzo dobra wiadomość. Jednak to nie koniec. Okazuje się również, że firma wycofuje się z przymusowego polskiego dubbingu gry. I tym razem będziemy mogli wybierać pomiędzy właśnie polskim dubbingiem a oryginalną wersją językową. Na koniec zostawiłem sobie również coś ciekawego. Okazuje się bowiem, że gracze, którzy zdecydują się na zakupienie gry w formie przedsprzedaży, otrzymają 5 zupełnie nowych modeli broni do gry Battlefield 1. Co ciekawe, to modele broni nawiązujące już do okresu II wojny światowej, gdzie wśród nich znajduje się nieco nowsza wersja Thompsona, o historii którego opowiadałem wam w poprzednim odcinku. Z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dajcie znać, co wy myślicie na ten temat i jak oceniacie sam trailer. Dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć!